Idąc w górę za Kopieńskimi Krupówkami u zbiegu z alejami 3 Maja spotykamy stojącą na metrowym cokole spiżową postać w rozpiętym płaszczu z brodą i sporym kapeluszem. To hrabia Władysław Zamoyski. Pomnik został ufundowany przez Zakopiański Krup nazwany jego imieniem i osoby prywatne. Stanął w 2003 roku w 150. rocznicę urodzin hrabiego. Być może w takiej pozie zapamiętali go mieszkańcy, wszak choć urodził się i wykształcił w Paryżu oraz początkowo osiadł w Wielkopolsce, to w swoim czasie należał do najznamienitszych obywateli miasta, a w 1901 roku otrzymał pierwsze honorowe obywatelstwo Zakopanego. Był synem polskiego działacza emigracyjnego generała Władysława Zamoyskiego i Jadwigi Zdziałyńskich. Wychowywał się u dziadków Działyńskich w Poznaniu i w Kórniku, w atmosferze umiłowania tradycji i poświęcenia dla ojczyzny. W wojsku francuskim awansował do stopnia podporucznika, a jako członek francuskiej komisji rządowej na wystawę powszechną w Sydney odbył podróż po Australii i Oceanii. Później zwiedził Stany Zjednoczone, Nową Zelandię, Tahiti i Hawaje. Z podróży przywiózł bogate zbiory etnograficzne i mineralogiczne. Po powrocie do Polski osiadł na zamku w Kórniku, przejmując spadek po swoim wuju Janie Działyńskim. Tam w 1882 roku wspólnie z matką i siostrą powołał do życia Szkołę Domowej Pracy Kobiet. Zaangażował się w działalność społeczną i patriotyczną. Był współzałożycielem Banku Ziemskiego w Poznaniu, zaś w Kórniku rozwinął przedsiębiorstwo handlu żelazem, zbudował odlewnie oraz warsztaty i zajął się produkcją oraz naprawą maszyn rolniczych, dając pracę licznym Polakom. Niestety, jako obywatel francuski w wyniku tzw. rogów pruskich został zmuszony do opuszczenia terenów Wielkopolski. Wyjechał z matką i siostrą do Galicji, osiedlając się nieopodal Zakopanego. Początkowo zamieszkał w wynajętej willi Adasiówka, gdzie ulokował także przeniesioną z Kórnika Szkołę Domowej Pracy Kobiet. 9 maja 1889 roku na licytacji w Nowym Sączu z pobudek patriotycznych zakupił dobra zakopiańskie, ratując je przed rabunkową gospodarką leśną i przejściem w ręce obcego kapitału. O 1 cent przebił ofertę Józefa Goldfingera i za 460 tysięcy 2 złote reńskie oraz 3 centy wykupił znaczną część dzisiejszych Tatr Polskich. W czerwcu 1891 roku wraz ze szkołą przeniósł się do Kuźnic. W krótkim czasie udało mu się zalesić ogołocone z drzew zbocza górskie i zaprowadzić racjonalną gospodarkę połączoną z ochroną przyrody. Rozbudował tartaki, papiernie, miał znaczący wkład w budowę kolei z Chabówki do Zakopanego oraz dróg przez Jaszczurówkę do Morskiego Oka i do Doliny Kościeliskiej. Angażował się w budowę elektrowni, wodociągów, szkoły, szpitala, poczty, a także nowego gmachu spalonego Muzeum Tatrzańskiego. Należał do wielu towarzystw, pełniąc w nich ważne funkcje oraz wspierając materialnie ich działalność. W 1902 roku w Międzynarodowym Sądzie w Gracu uzyskał wyrok włączający okolice Morskiego Oka w granice ziem polskich. Reprezentował go adwokat Oswald Balcer, dzisiejszy patron drogi prowadzącej z Zakopanego w stronę Morskiego Oka. To on szczegółowo wyznaczył granice w tym rejonie Tatr. Wyrok definitywnie zakończył spór o ziemie tatrzańskie prowadzony z pruskim księciem Christianem Hohenlohe, właścicielem ziem po węgierskiej stronie. Wcześniej często dochodziło tam do krwawych potyczek pomiędzy podhalańskimi góralami i hajdukami Hohenlohego. Brał w nich udział także słynny muzyk Bartuś Obrochta, który jakiś czas gazdował w pobliskim schronisku w Starej Roztoce. Warto wspomnieć, że zarządcą dóbr zakopiańskich i kórnickich hrabiego Zamoyskiego był Wincenty Szymborski, ojciec późniejszej polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. Po wybuchu I wojny światowej hrabia wspierał Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, działał na rzecz sprawy polskiej i finansował inicjatywy zmierzające do przywrócenia jej niepodległości. Współpracował m.in. z Romanem Dmowskim, Ignacym Paderewskim, generałem Józefem Hallerem oraz polskimi delegatami na konferencję pokojową w Wersalu. Pod koniec życia, gdy Polska już odzyskała niepodległość, podpisał akt notarialny, którym cały swój majątek, zamek Kórnik, bezcenną bibliotekę z dziełami sztuki, a także Tatry wraz z Zakopanem przekazał narodowi polskiemu. W jednym z wcześniejszych listów napisał: majątku, jaki mi Bóg w ręce oddał, nigdy mnie uważał za własność moją, lecz za własność Polski, w czasowym moim posiadaniu. Własność, z której mi uronić niczego nie wolno, która ojczyźnie jedynie, a nim nie ma służyć. Na potrzeby moje osobiste nigdym z Kórnika centa nie wziął.
Na zbytki żadne nigdym sobie nie pozwalał. Odmawiałem sobie wszystkiego, co mi się nie wydawało wprost niezbędnym. A gdzie sądziłem, że sprawa tego wymaga, wysiłków nie szczędziłem. Zmarł 3 października 1924 roku w Kórniku. Pochowany został 3 dni później w krypcie Zamojskich w podziemiach kurnickiego kościoła. Pośmiertnie w 1933 roku za swe zasługi został odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego wielką wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. Czytał autor.